Dzień dobry, dziś wtorek, 5 maja. Joanna Jędraszczyk-Kałówak, zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Kojarzone są głównie z dostarczaniem wody, ale oferują także wiele innych usług. Mowa oczywiście o raciborskich wodociągach. Zakład w czasie pandemii zmienił organizację pracy, ale także włączył się w dodatkowe działania na rzecz mieszkańców. Wodociągi raciborskie na co dzień zajmują się przede wszystkim dostarczaniem wody do mieszkańców miasta oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków. Ponadto spółka oferuje usługi komercyjne. Świadczymy szereg usług tak zwanych dla ludności na zasadach firmy rynkowej i są to usługi od wykonywania projektów, na przykład przyłączy wodno-kanalizacyjnych, po prace już ziemne, czyli wykonywanie infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej, przez usługi transportowe, wypożyczanie sprzętu, aż do usług laboratoryjnych. Oprócz tego wykonujemy okresowe czynności, takie jak na przykład napełnianie basenów, i zachęcam Państwa do zapoznania się na naszej stronie internetowej z nowym sposobem napełniania basenów. Myślę, że będzie to dla Państwa pozytywna niespodzianka. Trwająca pandemia i zagrożenie epidemiczne wprowadziły szereg zmian w pracy wodociągów, niezbędnych do tego, by dostawy wody czy odbiór ścieków odbywały się na bieżąco bez żadnych przeszkód. Zarząd spółki podjął szereg decyzji, które pomogły osiągnąć ten efekt. Pierwszymi decyzjami było zablokowanie i oddzielenie firmy z korzystania przez osoby postronne, czyli wszystkie nasze budynki są zamknięte, nasi pracownicy nie mogą się kontaktować z kontrahentami i z klientami. Kolejnym etapem było podzielenie załogi na dwie części, które pracują w tygodniowych etapach, w tygodniowych zmianach, bez możliwości widywania się ze sobą, żeby ograniczyć możliwość wystąpienia ewentualnej kwarantanny. Zrezygnowano także z przeprowadzania odczytów liczników wody w domach mieszkańców. Teraz odbywa się to telefonicznie bądź za pośrednictwem internetu. Podobnie jest z wnoszeniem opłat. Kasa spółki pozostaje zamknięta. Za pośrednictwem mediów społecznościowych prosiliśmy osoby młodsze, żeby wspomogły swoje babcie i swoich dziadków w dokonaniu przelewu, ponieważ to właśnie oni, czyli osoby starsze, są głównymi osobami, które korzystają z tradycyjnej formy zapłaty, czyli w okienku w naszej kasie. Ale stan epidemii nałożył też na pracowników wodociągów nowe obowiązki, bowiem od kilku tygodni spółka produkuje płyn dezynfekujący. Dzięki inicjatywie kierowniczki naszego laboratorium wykonaliśmy próbną partię takiego płynu i ten produkt okazał się na tyle dobry, że poinformowaliśmy Biuro Zarządzania Kryzysowego o możliwości produkcji takiego specyfiku w naszej firmie i o naszej gotowości. No i dzięki temu w czasie, kiedy występował na rynku największy jego niedobór, wodociągi produkowały płyn. Dystrybuowaliśmy go m.in. do Urzędu Miasta, do szkół, do przedszkoli, chociaż i do takich instytucji jak policja czy straż pożarna. Do tej pory wyprodukowaliśmy około 700 litrów tego specyfiku i jesteśmy w gotowości dalej go produkować. Pracownicy wodociągów zaangażowali się także w akcję Urzędu Miasta, dzięki której do każdego mieszkańca Raciborza dostarczona została wielorazowa maseczka ochronna. Na samym początku planowania tego szczytnego zadania pojawiło się szereg problemów do rozwiązania. Jednym z tych problemów, wydaje mi się kluczowym, była szybka i sprawna dystrybucja tych maseczek do mieszkańców. I tutaj nasi pracownicy mają spore doświadczenie, dlatego że faktury również sami dystrybuujemy do mieszkańców. Mamy tutaj spore doświadczenie i wiemy, jak to robić, więc służyliśmy pomocą. Udało się to przeprowadzić w bardzo sprawny sposób. Nasi pracownicy zrobili to ochoczo, za co serdecznie dziękuję i chylę czoła. Zarząd spółki zapewnia, że pracownicy czynią wszystko, by dostawa wody i odbiór ścieków odbywały się bez przeszkód. Należy też być spokojnym o jakość dostarczanej wody, bo raciborski zakład na bieżąco monitoruje jej parametry. Pandemia trwa, ale wszyscy musimy jakoś się w niej odnaleźć i po prostu funkcjonować. Podobnie jest w przedsiębiorstwach i samorządach, a te ostatnie, mimo niedogodności związanych z koronawirusem, wciąż realizują zaplanowane inwestycje. Kolejne, dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych, ruszą już niebawem. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych miasto Racibórz otrzyma dofinansowanie do dwóch inwestycji drogowych.
Jedno to jest przebudowa ulicy Bojanowskiej i budowa nawierzchni drogi gminnej, czyli ulicy Chorwackiej, i to się już dzieje. I tutaj termin realizacji tej inwestycji to jest październik 2021, czyli w tym roku ma się to zakończyć. A drugi projekt to jest przebudowa ulicy Czarnieckiego, taka droga osiedlowa, oraz przebudowa drogi łącznika między ulicą Anny i ulicą Starowiejską. W tym przypadku termin wykonania zadania to czerwiec przyszłego roku. Na realizację projektów miasto pozyskało ponad 2 miliony złotych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 50%. To finansowanie ono jakby idzie równolegle, czyli my de facto nie musimy wykładać swoich pieniędzy, tylko już płacąc za wykonane roboty, część płacimy my, część płaci fundusz, więc nie angażujemy w swoich środków i nie czekamy jakby na zwrot, bo często w tych różnego rodzaju projektach bywa tak, że później no, rzeczywiście dosyć długo czeka się na te pieniądze, aż one jakby wrócą do tego beneficjenta. Wartość inwestycji to 3 400 000 dla ulicy Bojanowskiej i Chorwackiej oraz 1 900 000 na przebudowę Czarnieckiego oraz łącznika Anny i Starowiejskiej. Cenna jest zawsze, ale są okresy, gdy krew potrzebna jest szczególnie. I to właśnie ten moment. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu wzywa dawców do regularnych wizyt. O szczegółach nowa dyrektor placówki Gizela Kowol. Niektóre instytucje i placówki działają w ograniczonym trybie pracy, część nawet zdalnie, ale Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, tak jak i pozostałe oddziały terenowe, nie może sobie na to pozwolić. Krew jest potrzebna, niezmiennie, więc dawcy są oczekiwani, zwłaszcza teraz. Zawsze brakuje minusów, to już od jakiegoś dłuższego czasu, oczywiście ta krew jest najbardziej poszukiwana, ale w tej chwili jest taka sytuacja, że wszystkie grupy naprawdę są nam potrzebne, obojętnie czy plusy, czy minusy. Każdą krew pobieramy. Do Centrum Krwiodawstwa nie przychodzimy jednak tak jak wcześniej, wedle swoich upodobań, ale najpierw rejestrujemy się online, na jego stronie internetowej. W ostateczności można to również zrobić telefonicznie. Na miejscu wprowadzono też oczywiście dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Maseczki, jeżeli ktoś nie wziął ze sobą, albo akurat w tym momencie coś się zdarzyło, my też mamy na stoliku, gdzie jest przeprowadzona wstępna ankieta z danym dawcą, dysponujemy i rękawiczkami, i maseczkami. Oprócz tego wypełnia dawca ankietę i bardzo prosimy o uczciwość w wypełnianiu tej ankiety, żeby było bezpieczne oddawanie. Jeżeli ktoś przyjdzie, jest przeprowadzana wstępne są badania, ankieta i także te normy z naszej strony są bezpieczeństwa jak najbardziej zachowane. Z uwagi na większe zapotrzebowanie krwi, placówka przy ulicy Sienkiewicza wydłuża swoje godziny otwarcia. Od 5 maja bowiem w środę i czwartki będzie ona czynna do godziny 17. Oddać krew możemy również w pierwszą sobotę miesiąca bez wcześniejszej rejestracji. Ponadto wznowiona tu została działalność laboratorium komercyjnego. Od poniedziałku do soboty we wszystkich soboty, zaznaczam, czy pracująca, czy nie pracująca. Jesteśmy otwarci od godziny 6 do godziny 12. Wyniki są wydawane od 14 do 17 codziennie z wyłączeniem sobot. Laboratorium nasze planujemy rozszerzyć o większą ilość badań. Także zapraszamy wszystkich do korzystania z naszego laboratorium w naszym pięknym czerwonym budynku. Mało tego, teraz ten piękny czerwony budynek otwarty jest również dla osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19. Zostanie pobrane od nich osocze, którego przeciwciała mogą wspomagać leczenie zarażonych koronawirusem. Już procedury gdzieś tam, które ministerstwo, jak i Narodowe Centrum Krwiodawstwa nam przesyła, to wdrożyliśmy. Mamy już na dzień dzisiejszy 6 osób, którzy się zgłosili do pobrania osocza od ozdrowieńców, z czego już mogę powiedzieć, 2 osoby spełniają kryteria kwalifikacyjne i około, planujemy 13 maja, pierwszy pobór osocza od ozdrowieńców. Dodajmy, że poza ozdrowieńcami wszyscy chętni do oddawania krwi jeszcze przed rejestracją powinni zmierzyć temperaturę ciała, bo nie może ona przekraczać 37 stopni Celsjusza. Poza tym nie mogą mieć żadnych objawów infekcji i być objęci nadzorem epidemiologicznym.
To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.